Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na małą aktualizację z budowy. Bardzo, bardzo chciałabym Was prosić na początku filmu, żebyście dali mi znać w komentarzach, jak mnie słyszycie. Bo wiem, że ostatnio były problemy z dźwiękiem, pogrzebałam trochę w ustawieniach i mam nadzieję, że teraz już będzie ok. Wcześniej były problemy tego typu, że było nas słychać tylko na przykład na jednej słuchawce. Więc dajcie znać, czy teraz jest wszystko spoko. Jeśli nie, no to ręce mi opadają, chyba będziemy musieli kupić nowy mikrofon, ale mam nadzieję, że jest ok. Jestem taka ucieszona, bo dzisiaj się wydarzyła mega ekscytująca rzecz na budowie, ale jeszcze Wam o niej tutaj nie zdradzę. Jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, to wiecie, co dzisiaj do nas przyjechało. Jeśli nie, to zapraszam Was serdecznie, tutaj Wam rzucę gdzieś nazwę. Możecie być wtedy bardziej na bieżąco i będziecie wiedzieć, co na bieżąco się u nas dzieje. A tak, na YouTubie jest z dosyć sporym opóźnieniem. Także serdecznie Was zapraszam. Ja też tam czasami wrzucam jakieś inspiracje bądź różne inne treści, których tutaj po prostu nie ma. No ale dobra, o tej ekscytacji może w innym odcinku, bo myślę, że jest to temat na przynajmniej jeden odcinek. Ale jeśli chodzi o inne fascynacje, to też Wam mogę pokazać, co tutaj się dzieje. Jak możecie zobaczyć, płyt jest zdecydowanie mniej. To może oznaczać tylko jedno, dzieje się na sufitach. Tak jak Wam mówiłam na Instagramie, dzieje się to dosyć powoli, z tego względu, że Oskar robi to po godzinach. Gdzieś tam jak złapie chwilę albo dzień wolny, no to przyjeżdża. Zazwyczaj z Kubą, z naszym przyjacielem. Ale tak to wszystko sobie fajnie wymierzają, że mamy bardzo, bardzo mało odpadu. To jest praktycznie cały odpad, który tutaj mamy, więc jest tego naprawdę mało. Te płyty, które widzicie gdzieś tutaj, to są płyty o dosyć takich jeszcze sporych rozmiarach, które będzie można wykorzystać. Tym bardziej, że mamy sporo takich mniejszych pomieszczeń jak dwie garderoby, toaleta, spiżarka i tak dalej. Także to jeszcze na pewno wykorzystamy. No takie ścinki i skrawki będą już na pewno do wyrzucenia. Tu jeszcze mamy jakieś płyty. Ta wiem, że jedna coś tutaj nie wyszło i chyba anemostat jest w złym miejscu wycięty, więc tak naprawdę to jest pierwsza płyta, która gdzieś tam będzie no nie tyle co zmarnowana, bo jeszcze z niej pewnie można coś wykorzystać, ale źle wymierzona, więc no myślę, że jest to rewelacyjny wynik, jak na to, że w ogóle robię te sufity pierwszy raz. Jak tu już wchodzę, to jest echo. Także fajnie, bo to już jest taki etap, który naprawdę cieszy. No i gdzieś tam tak mi się wydaje, że już jesteśmy coraz bliżej tego wykończenia. No tak naprawdę w takim pokoju można by tylko pomalować ściany, sufit i można mieszkać. No pomijam podłogę i to, że trzeba to jeszcze wszystko wyszpachlować i zeszlifować, ale no wiecie, marzeniami człowiek żyje, także tak to wygląda. To jest pierwszy pokój, on był robiony jako drugi. Jako pierwszy był robiony ten mały pokoik. Tutaj mamy też wycięty anemostat i też są zrobione dwie warstwy. Nigdzie się płyty nie nachodzą, także myślę, że jest spoko. Kolejna rzecz, jaka jest zrobiona chyba prawie w całości, to jest sypialnia. Tu jeszcze dosłownie jednej płyty nam brakuje, ale tutaj chyba przyjdzie już płyta w całości. Także tak to wygląda. Miejscami są jakieś delikatne szpary, ale myślę, że to na spokojnie wszystko się zaszpachluje. Jest tu widoczna coraz większa wprawa, ale niestety pomimo braku otwornicy są elegancko wycięte. I tutaj jeszcze brakuje nam drugiej warstwy w garderobie. No, także tak to wygląda. A, no i oczywiście mamy zrobioną jeszcze łazienkę. Łazienka aktualnie czeka na fachowca. Tak jak Wam mówiłam, jesteśmy umówieni na łazienki, oj ostrość, jesteśmy umówieni na łazienki gdzieś na około sierpień, wrzesień. Także łazienka jest przygotowana i gotowa na to, żeby kłaść w niej kafelki. Kafle też już mamy. Częściowo mamy na podłogę i na trzy ściany, a na tą ścianę będę kafelki, płytki zamawiać. Był też u nas ostatnio stolarz pomierzyć szafki. Czekamy na wycenę. Myślę, że jak dostaniemy te wyceny, to porównamy je sobie w jakimś też materiale. W
Wstępnie wycenialiśmy na razie tylko tutaj zabudowę tego geberita, tutaj będzie szafka pod sam sufit, to będzie zabudowane też płytą meblową, żeby, no nie chciałam płytkami, nie chciałam tutaj, żeby było takie odcięcie, chciałam, żeby był taki jeden słupek z płyty meblowej, to oczywiście będzie musiała być płyta, która jest wodoodporna, z tego względu, że tu będzie wanna, no i wiecie, jak tu się będzie chlapać, no to bardzo bym nie chciała, żeby w tym miejscu podpuchła płyta, a już takie historie widziałam, więc bardzo mi zależy, żeby takiej sytuacji u nas oczywiście nie było. No i po drugiej stronie mamy też szafkę, tutaj mamy około 150 cm miejsca, no i myślę, że szafka będzie na około 120 cm, tak też rozmawialiśmy ze stolarzami. Zastanawiam się jeszcze, czy umiejscowić ją tak po środku, czy bliżej ściany, czy przysunąć ją do ściany, no bo z jednej strony fajnie wygląda, jak jest tak symetrycznie po środku, z drugiej strony znowu tutaj jak będzie taki kawałek miejsca, no to trochę bez sensu, mogą też nam tam powpadać jakieś rzeczy i się przykładowo, nie wiem, potłuc. Tu też mamy jakieś kontakty, więc fajnie by było, jak będziemy chcieli coś podłączyć, żeby ten blat był od razu, a nie gdzieś tam po jakiejś przerwie. Z tej strony na pewno musi być przerwa i pamiętajcie o tym, bo jak będziemy tutaj czyścić szybę od prysznica, no to musimy mieć miejsce, żeby wsadzić gdzieś rękę do czyszczenia, czy żeby tutaj odłożyć jakiś stojak na ręczniki, czy cokolwiek takiego. Dlatego do tego musi być miejsce. Wydaje mi się, że zrobimy przy ścianie, ale to jeszcze musimy ustalić. No na pewno musimy to mieć zdecydowane, zanim przyjdzie pan od łazienek. Z tego względu, że to też ma duże znaczenie, no bo będziemy musieli wiedzieć, gdzie umieścić krany, gdzie umieścić umywalkę, gdzie zrobić przyłącza i tak dalej, i tak dalej. Także to jest kosmos, ile rzeczy musi być przemyślanych na tak wczesnym etapie, chociaż u nas to już jest bardzo zaawansowany etap, ale tak naprawdę te rzeczy fajnie by było, jakby były przemyślane na samym początku budowy, więc ja zachęcam do tego, żeby robić gdzieś tam jakieś swoje wizualizacje, czy to na kartkach, czy w programach, które Wam pokazywałam, ale żeby mieć mniej więcej koncepcję. Tutaj nie chodzi o to, żeby znać konkretne meble, które chcecie, ale mniej więcej, czy chcecie krany podtynkowe, czy nablatowe. Już nie chodzi o to, czy one będą okrągłe, czy kwadratowe, ale żeby znać formę, wymiar i umiejscowienie i to na pewno Wam bardzo, bardzo dużo ułatwi podczas wykończeniówki. No teraz Oskar robi sufity i pyta mnie, gdzie kable, a ja nie wiem, jakie lampy, nie? To jest w ogóle straszne. I wiadomo, że mniej więcej taką, czy mniej więcej taką, no ale tutaj przy lampach akurat już fajnie by było, żeby wiedzieć na pewno. Także u nas w łazience będzie tak, że tu będą prawdopodobnie albo dwie pojedyncze tuby, albo takie tuby podwójne, które, z którymi można jakby skierować strumień światła, no bo one będą po środku i wtedy powiedzmy, że nad wanną nie będzie żadnego oświetlenia, no to fajnie by było, jakbyśmy jedną tubę skierowali sobie w stronę wanny, czy tam w stronę prysznica, a tu po drugiej stronie, gdzie będzie wisiało lustro, lustro będzie chyba raczej okrągłe, będą dwie zwisające lampy, prawdopodobnie takie białe klosze. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o oświetlenie. Jeśli chodzi o pokoje, to totalnie nie mam koncepcji. Jeśli chodzi o salon, to chyba będą szyny. Jeszcze zobaczymy, czy czarne, czy białe. No ale też nie chcę tutaj tak utkać, bo bardzo mi się nie podoba efekt, gdzie jest pełno różnych lamp. Nad stołem zwisa jakiś szklany klosz, nad wyspą zwisają jakieś, nie wiem, złote tuby, nad salonem zwisa jakaś wiklinowa lampa i pełno jest po prostu wszystkiego i w pewnym momencie robi się tego za dużo. Więc ja sobie wymyśliłam, że nad salonem po prostu będzie taka szyna, więc to będzie taki minimalistyczny efekt, a wtedy poszaleć będziemy mogli z lampą nad stołem albo gdzieś tam przy wyspie, chociaż wyspa myślę, że też będzie raczej minimalistyczna, może coś zwisającego, ale w bardzo prostej formie. No a tutaj zdecydowanie tą rolę myślę, że będzie grało światło nad stołem. Ewentualnie jak tutaj wyjdzie nam taka kwadratowa szyna po obwodzie całego salonu, to może coś bardziej ozdobnego tu na środku, ale też bez większych szaleństw, żeby po prostu nie przegiąć. Ja jestem fanką prostoty, uważam, że w takim minimalistycznym wnętrzu tkwi szkopuł, tkwi naprawdę coś pięknego, dlatego postaram się tutaj u nas coś takiego osiągnąć.
Żeby była równowaga, nie może być tak pięknie, no to za mną możecie zauważyć pompę, odkrytą pompę. No, zdarzyła się nam jakaś awaria, przyjechaliśmy tutaj, o jeszcze szmatka leży, przyjechaliśmy tutaj któregoś razu i pół kotłowni było zalane wodą, niestety z pompy podcieka woda, nie wiemy jaka jest tego przyczyna, dzwoniliśmy do wujka Oskara, mówił, że podjedzie zerknąć, no i mówił też, że to nie jest normalne, więc no, trzeba otworzyć klapę i zobaczyć co tam się dzieje, także czekamy. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Możecie dać znać w komentarzach, czy mieliście u siebie taką sytuację, ale trochę prześmiewczo w sumie też, bo ja mówiłam, że w ogóle ta kratka tu jest bez sensu, w ogóle po co ta kratka i tak dalej, robimy ją tylko pod odbiór, tylko po to, żeby się zgadzało w przepisach, bo ogólnie kratka powinna być w takich pomieszczeniach gospodarczych, no więc jest, ona tutaj jest prawda u nas zrobiona bez spadku, jest podłączona do kanalizacji jak najbardziej, ale płytki są położone na płasko, no i tak trochę tej wody do niej zdążyło ścieknąć, czyli możecie zobaczyć, że dosyć sporo tej wody było tak naprawdę. Mam nadzieję, że to nic poważnego, że to taka jednorazowa sytuacja i że po prostu kratka chciała nam pokazać, że do czegoś się przydała w tym domu. No, także tyle. Dajcie koniecznie znać, jak mnie słyszycie, czy z dźwiękiem jest wszystko spoko, no i czy mieliście takie sytuacje albo słyszeliście o czymś takim z pompą. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam na Instagrama oraz oczywiście do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć kolejnych materiałów, a myślę, że w najbliższym czasie naprawdę będzie się działo. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia następnym razem, cześć!